Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was w kolejnym materiale poświęconym procesorom trzeciej generacji AMD Ryzen. Mam przy sobie trzy jednostki, ale nie każda z nich należy do trzeciej generacji. Otóż jest to Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600, a także Ryzen 5 3600, tylko znajdujący się w zastępczym opakowaniu od APU 2400, ponieważ w takiej wersji właśnie go dostałem. Jak sami możecie wywnioskować, będzie to test ujmujący trzy jednostki trzech różnych generacji AMD Ryzen, a więc porównamy, jak ta wydajność zmieniała się od 2017 roku po dzień dzisiejszy. No i przede wszystkim otrzymacie test Ryzena 5 3600. Zobaczycie, ile faktycznie możecie zyskać po przesiadce z Ryzena 5600, 2600 z pierwszej i drugiej generacji na trzecią generację, a także porównam te procesory zegar w zegar. W związku z tym zobaczymy, jak IPC rosło z roku na rok. Zapraszam Was już teraz do obejrzenia dalszej części tego materiału. W marcu 2017 roku zadebiutowały na rynku jednostki Ryzen pierwszej generacji oparte o 14-nanometrową architekturę Zen. Na początku swojej przygody rynkowej były chwalone za wysoką wydajność wielowątkową, przyszłościową konstrukcję, czy wreszcie za samo wprowadzenie do segmentu procesorów mainstream propozycji 6- i 8-rdzeniowych, które dotąd były tam po prostu niespotykane. Rozwój gier opartych o wielowątkowość, aktualizacje BIOS-ów, poprawki dla pamięci operacyjnej czy wreszcie coraz niższe ceny sprawiły, że Ryzeny zaczęły trafiać coraz śmielej do komputerów przeciętnych użytkowników. To jednak nie wystarczyło firmie AMD. Po roku debiutują jednostki drugiej generacji na architekturze Zen+. Jak sama nazwa na to wskazuje, wnoszą one jedynie drobne poprawki do funkcjonowania procesorów wydanych rok wcześniej. Przede wszystkim to konstrukcje szyte nie w 14, a w 12 nanometrach. W pewnym sensie udało się firmie jeszcze wtedy mieszczącej się w Sunnyvale uporać z największą bolączką Ryzenów – wysokimi opóźnieniami w dostępie do pamięci podręcznej. Redukcja sięgnęła nawet kilkunastu procent i odcisnęła swoje piętno także na pamięci operacyjnej. Wzrost IPC okazał się nieznaczny, według wielu pomiarów osiągnął maksymalną wartość 5%. No i w ten sposób dochodzimy do jednostki Ryzen 5 3600, na którą tak mocno oczekiwaliście i w końcu pojawiła się ona na rynku. Pod względem budowy mówimy o bardzo podobnej jednostce względem tych dwóch pozostałych modeli, a więc budowa 6-rdzeniowa i 12-wątkowa. To, co różni ten procesor od innych jednostek, to pamięć cache. Podwojona 32-megabajtowa to naprawdę robi wrażenie. Poza tym zmiany w mikroarchitekturze, ale to wynika z zastosowania Zena II. O tych zmianach mówiłem już w swoim materiale porównawczym AMD z Intelem, gdzie przedstawiłem jakby wszystkie te niuanse wynikające z wprowadzenia właśnie nowej generacji Ryzenów. No i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o te procesory. Zapraszam Was teraz na test, na te niuanse wynikające z różnej wydajności tych trzech procesorów. Do dzieła! Testy w aplikacjach przynoszą jedną dużą niespodziankę. Co prawda spodziewałem się znaczącego wzrostu wydajności w obliczeniach zmiennoprzecinkowych z wykorzystaniem instrukcji AVX2, ale 70% przyrostu to różnica występująca między procesorem trzeciej a pierwszej generacji. Według mnie to coś, z czego AMD może być naprawdę dumne. Poza tym jednym wynaturzeniem wszystko wydaje się być w porządku. W zadaniach związanych z renderingiem fotorealistycznych scen 3D przewaga Ryzena 5 3600 nad resztą stawki wynosi odpowiednio 15% i 25%. Czasem jest to mniejsza, a czasem większa różnica w zależności od tego, w jaki sposób aplikacja wykorzystuje wielowątkowość procesora. W grach również mamy do czynienia z pewnego rodzaju niespodzianką. Już w premierowym teście trzeciej generacji Ryzenów zauważyłem, jak wiele te procesory zyskują na osiągach względem dwóch pierwszych genów w specyficznych grach. Do takich bez wątpienia można zaliczyć Watch Dogs 2 i Assassin's Creed Odyssey. To w nich Ryzen 5 3600 odskakuje Ryzenowi pierwszej generacji na 31% i 40%. To kolosalna różnica, której nie możemy tłumaczyć tylko dysproporcją zegarów. Jasne, model 2600 jest znacznie bliżej, co nie oznacza, że te dwie gry nie są dla niego problematyczne.
Chciałbym przy okazji zwrócić szczególną uwagę na 1% frame time, bo o ile większość z Was twierdzi, że różnica 5-10 klatek na poziomie 100 fpsów nie jest szczególnie istotna, tak już spadki płynności wyrażone właśnie w percentylu dają jaśniejszy pogląd na sytuację. Standardowo taktowany model nowej generacji praktycznie w każdej testowanej grze utrzymuje ten minimalny fps, przy czym nie jest to do końca prawidłowe wyrażenie powyżej 60 klatek na sekundę. Model 2600 zalicza spadki poniżej 55, a nawet 45 klatek, nie wspominając już nic o debiutanckiej jednostce serii Ryzen. W ostatecznym rozrachunku nasz bohater recenzji pokonuje model 2600 o 15%, a 1600 o 25%, tak samo jak to miało miejsce w aplikacjach. Z czystej ciekawości sprawdziłem, jak ci nasi trzej muszkieterowie wypadają w bezpośrednim porównaniu zegar w zegar. Wnioski? No cóż, przewaga Ryzena 5 3600 topnieje nad resztą stawki, ale to nic dziwnego, skoro zmusiłem tę jednostkę do pracy z niższym od fabrycznego taktowaniem, a za to inne procesory zostały stosownie podkręcone. Sumując to wszystko do siebie, wychodzi na to, że trzecia generacja Ryzena 5 utrzymuje przewagę od 8 do 11% nad drugą generacją i od 12 do 16% nad pierwszym z wprowadzonych na rynek Ryzenów. Wnioski? Myślę, że każdy z Was może je wyciągnąć sam. Na sam koniec, już dla ciekawskich, prezentuję tablicę z informacją o poborze mocy wszystkich generacji procesorów Ryzen. Oczywiście każdy z nich pracuje na innym napięciu i taktowaniu. Przynajmniej tak wykazywały to odczyty programowe. Poprawę efektywności energetycznej 7 nm względem 12 i 14 widać gołym okiem, ale sam rząd liczb nie osłupia. No i tak dotarliśmy do podsumowania, w którym chciałbym przede wszystkim podkreślić, że naturalna różnica dzieląca Ryzena 5 3600 od Ryzena 5 2600 to około 15%, zarówno w aplikacjach, jak i w grach komputerowych i 25% mając na wzgląd wydajność Ryzena pierwszej generacji. Tak to wygląda w ogólnym rozrachunku, nie wdając się już w specyficzne szczegóły testowe. No właśnie, te szczególiki testowe dają pełniejszy obraz całej sytuacji testowej, bo zauważcie, jak ten procesor, czyli Ryzen 5 3600, zachowuje się w dwóch grach, Assassinia, a także Watch Dogs 2. Ta wydajność wyższa, wyraźnie wyższa, nie wynika tylko z wyższych zegarów rdzenia, ale także podstawowych zmian w mikroarchitekturze, z pojemniejszego cache'u, z wprowadzenia kolejnej jednostki AGów, wreszcie także z usprawnień w kategorii AVX2. To wszystko powoduje, że ten wzrost wydajności jest liczony w kilkudziesięciu procentach względem pierwszej generacji Ryzenów. Zresztą to także widać w aplikacjach, chociażby w enkodowaniu X265, gdzie wydajność Ryzenów trzeciej generacji jest zauważalnie wyższa w porównaniu z tymi dwoma jednostkami, które trzymam w swoich rękach. Natomiast porównanie zegar w zegar uświadamia, jak niewielką stratę ma pierwsza generacja do drugiej generacji. Zauważcie proszę, że ten Ryzen 5 1600 wręcz dogania w niektórych zastosowaniach Ryzena 5 2600. Oczywiście, co trzeba podkreślić, każda kolejna generacja Ryzenów lepiej się podkręca. Tak jak o jednostce Ryzen 5 1600 możemy mówić w uśrednieniu o zegarze 4 GHz, tak w przypadku 2600 są to wyniki już nawet powyżej 4200 MHz. Z kolei Ryzeny 5 3600 dobijają do zegara bliskiego 4,4 GHz. Podejrzewam, że niektóre złote sztuki mogą nawet osiągać wartość na wszystkich rdzeniach 4,5 GHz. Tym niemniej, porównanie zegar w zegar daje nam taki ciekawy obraz właśnie tych zmian w IPC. No, Ryzen nowej generacji pokonuje wymienioną jednostkę Ryzen 5 2600 o, powiedzmy to sobie szczerze, 10%. Z kolei przewaga Ryzena 5 2600 nad Ryzenem 5 1600 zamyka się w góra 5% po podkręceniu tych procesorów do tego samego zegara. Ja mówiłem o tym
wielokrotnie, że opłaca się kupować Ryzena 5600 w kwocie 450 zł. Teraz co prawda ten model kosztuje tylko 100 zł więcej, wcześniej kosztował 150 zł więcej i być może dla osoby, która nie podkręca jednostki, ten wybór będzie ciekawszy, ponieważ różnica wydajnościowa zamyka się już w 10%. Aczkolwiek jeśli Ty podkręcasz jednostkę, to umówmy się szczerze, że ta różnica wydajnościowa na samym końcu pomiędzy starszymi generacjami nie będzie tak duża jak w przypadku chociażby porównania drugiej generacji z trzecią generacją. Moi drodzy, i na tym kończę ten materiał. Dziękuję Wam bardzo za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że inne podejście do tematu Wam się spodobało, że dałem Wam pełniejszy obraz porównania trzech różnych generacji procesorów AMD Ryzen. Przypomnę tylko, że wszelakie testy Ryzenów trzeciej generacji znajdziecie u mnie na kanale, u Blacka, a także na kanale XCOM, gdzie na pewno na bieżąco w tym miesiącu będą się pojawiały różne testy, teściki z użyciem tych jednostek. Mówił Lipton i pa, pa.